Cześć, ja jestem Nary i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj taki krótki vlog z kina. Pochwalę się Wam, bo zrobiłam sobie paznokcie, tak? Nie patrzcie na nie zbyt długo, ponieważ są krzywe i koślawe i w ogóle nie takie, jakie powinny być. Ale ja jestem z siebie dumna. Już na święta. Także mamy godzinę 19. Film jest o 20.10. Ja mam przed sobą około 25 km. Bo u mnie w mieście jeszcze nie ma tego filmu. No więc jadę do Kąsinon, do Heliosa. Chciałabym jeszcze pójść sobie popatrzeć do Kropa i do KFC, ale jest już późno, tak jak zawsze, bo ja nie potrafię zrobić nic tak, żeby było na czas. Więc najprawdopodobniej pójdę do tego kina głodna i bez zakupów w Kropie, na które się nastawiałam. Ale no cóż, jedziemy! Nie zdążyłam do KFC, więc musiałam przyjść i wziąć coś na wagę. Także czekajcie, mam kurczaka, marchewkę, ziemniaczki i burrito. I tak teraz sobie myślę, że nie jestem pewna, czy to wszystko zjem. Ale jak nakładałam, to mi się wydawało, że jest mało i mało i ojej. Dobra, zjadłam dosłownie 5 minut, to wszystko. I lecę szukać Kropa, bo zostało mi tylko niecałe 15 minut. Ja nie wiem, gdzie jest Krop, że chciałam zahaczyć o łazienkę. No nie wiem, pewnie nic z tego nie będzie, ale lecę, śpieszę się. Może się uda. Dobra, jest to, co przyszłam. Mierzę szybko i oby była ok, bo to jest jedyny rozmiar, jaki jest ostatnio została. No i co? No i chyba jest spoczką, że się zniży trochę. Chyba jest okej. Patrzcie. W sumie wolałabym, żeby była tak troszeczkę dłuższa, o, gdzieś dotąd, no ale niech będzie, bo jednak spodnie z wysokim stanem. Te, do których planuję, są bluzę nosić też z wysokim stanem, więc powinno być spoko. Trochę się światło lubi czekać. Tak lepiej? Patrzcie. Strasznie trochę te drzwi. O kurde. Już myślałam, że się nie otworzy. Tak, jest już za 5:11. Film właśnie dopiero co się skończył. Ja byłam na Fantastycznych Zwierzętach, tej nowej części. Sorry, ale trochę się zdyszałam. I... no powiem Wam tak. Ani nudna, ani nie nudna. Taka... takie coś pośrodku, szczerze mówiąc. W ogóle to dla mnie nie było takie, że wow, że hit. Coś takiego, tylko po prostu a okej, w porządku, było i już zapomniałam praktycznie. Gdybym miała streścić, to tak naprawdę nie wiedziałabym do końca, o czym było. No ale było spoko. Ja ogólnie jestem ogromną fanką Harry'ego Pottera i Fantastyczne Zwierzęta to oglądam tak naprawdę głównie tylko dlatego, że jest to jakoś związane z tym światem, który wykreowała J.K. Rowling, więc no jakby nie mogłam na to sobie nie pójść. No ale... no takie o po prostu. Fajnie, bo... no bo jednak do kina wyjść czasem fajnie. Ostatnio byłam w kinie 2 miesiące temu, w lutym to było, na Uncharted. Też szczerze mówiąc mnie nie powaliło, chociaż uwielbiam Toma Hollanda. Ostatnio w ogóle tak w kinie nie ma za bardzo czegoś, co by mi się spodobało. Jeszcze w maju będzie ta nowa część Top Gun. I na to bym poszła właśnie z tatą, bo mój tata też lubi tego typu, w tym klimacie filmy. A Top Gun jest jednym z moich ulubionych filmów, więc może druga część będzie fajna. Chociaż ostatnio jak oglądam takie kontynuacje tych filmów sprzed lat, to szczerze mówiąc jakoś mnie nie zachwycają. Ale ja wciąż mam nadzieję, że będzie spoczko. No i tak,
weszłam praktycznie o 20:11. Spóźniłam się tylko minutkę, więc nie tak źle. Bluzę kupiłam, w łazience zdążyłam być. Mega się spieszyłam, żeby zdążyć, bo ja tak nie za bardzo lubię wchodzić na reklamach. Tak mi dziwnie z tym po prostu, ja wiem, że ludzie tak robią, ale ja jakoś tak się dziwnie z tym czuję, więc... Więc tylko minuta spóźnienia, nie było tak źle, nikt mnie nie zjadł. Nic się nie wydarzyło. A mam bluzę. Bluzę mam, ja ją w ogóle brałam z takim zamysłem, że chcę ją zabrać ze sobą na wycieczkę, na którą jadę na majówkę. Bo już sobie wykminiłam taki outfitik, w którym powinna wyglądać w miarę spoczko do zdjęć. Ma być taka pogoda, no dosyć średnia, 14 stopni. Z tego co patrzyłam, może to się jeszcze zmieni, mam nadzieję. Ale jak się zmieni, to mam nadzieję, że tylko na wyższą temperaturę, nie na niższą. No i co? Ogólnie było spoko, taki wieczór do kina, całkiem fajny, dzisiaj jest czwartek. Więc tak, nic gruchy, nic pietruchy, trochę w środku tygodnia, nie w weekend, nie w piątek, ale okej. Było spoczko, zjadłam sobie, kupiłam co chciałam, film sobie pooglądałam. Tyłek mnie już boli od siedzenia, nie wiem, te krzesła były wygodne, ale jednak trochę długo, praktycznie 3 godziny. Więc no okej, więc wracam do domu. I co, jak pewnie wrócę do domu, pooglądam jeszcze trochę telewizora, zanim pójdę spać, ale... No na razie tyle, więc wierzę jak najbardziej na plus. Wiecie, co mnie zastanawia? Widzicie tych ludzi? Nie wiem, czy widzicie, bo jest ciemno. Nie rozumiem, co jest fajnego w takich spotkaniach na parkingu. W ogóle bez przerwy tu jeżdżą auta, tak jak to, co widzicie. I ona sobie tylko przejedzie po parkingu mega szybko. I zaraz wyjeżdża i potem pewnie wróci z powrotem. Jakieś grupki na motocyklach się spotykają. No kurczę, ja nie rozumiem. Niech mi ktoś to wytłumaczy, co w tym jest spoczko. Już jestem, jest praktycznie północ. Będę się teraz trochę ogarniać, no i spać, ku. Włosy mam straszne, ale no dzisiaj mi się już tak strasznie, nie chcę ich myć. Zrobię to jutro rano. No, było fajnie było. Ale co, fajnie się szybko kończy, co nie? Zawsze tak jest.